Miś, wyraź się dziś. Śmiej się głośno. To jest moje hasło. A jakie będzie twoje? Zrób z nami, uszyj ręcznie misia wyjątkowego, osobistego. Wyraź to, co dla ciebie jest najważniejsze. Jak to zrobić, by uszyć takiego misia? Już za chwileczkę. Zaczynamy szyć naszego misia. Aby rozpocząć szyć naszego misia, należy wyciąć wykrój misia i przenieść go długopisem na naszą tkaninę. Następnie zaprojektować napis, który chcemy wyhaftować na misiu. Ja używam do tego długopisów zmywalnych, dlatego że potem jest je bardzo łatwo usunąć. Wystarczy gorące żelazko albo gorący powiew powietrza z suszarki i ślad znika. Kolejnym krokiem jest wyhaftowanie naszego napisu. Napis mamy wyhaftowany i teraz bierzemy nożyczki i będziemy wycinać kształt misia z tkaniny, dodając z każdej strony tak zwany margines na szew, kilka milimetrów. I tak wygląda przód naszego misia. I teraz, zanim przejdziemy do zszywania misia, musimy przygotować sobie misiowe uszy. Więc kolejnym etapem jest szycie uszów. Wystarczy kawałek materiału, by przygotować parę uszów. Uszy to bardzo indywidualna sprawa. Więc od was zależy, czy będą one mniejsze, czy większe. Ważne, by przygotować uszy, należy wyciąć wykrój, który przypomina nam literę U. I od razu proponuję wycinanie pary uszu. Czyli składamy ze sobą prawą stroną materiał. Raz i drugi raz przykładamy oba materiały do siebie i jednocześnie wycinamy uszy. Jeżeli chcemy, żeby uszy były małe, to nasza literka U będzie niewielka. Moje uszy będą mniej więcej takiej wielkości. Aby się upewnić, czy uszy pasują do naszego misia, można przyłożyć sobie naszego wyciętego misia i sprawdzić, czy to jest wielkość taka, która nam odpowiada. Jeżeli nam ta wielkość odpowiada, zaczynamy szyć uszy. Będziemy szyć pojedynczą nitką, to oznacza, że nie będziemy robić tutaj supełka na dwóch końcówkach, tylko możemy zrobić supełek na jednej nitce. Rozpoczynamy szycie. Będziemy szyć od tego momentu naokoło do tego momentu. Ten odcinek pozostawimy nieszyty. Zaczynamy zszywać uszy od brzegu. Na początku dwukrotnie ściegiem na okrętkę, a następnie ściegiem zwanym stebnówką. Zszywamy ucho. Ważne, by ucho było ładnie zaokrąglone, to warto zadbać o to, by ścieg był dosyć gęsty. I na końcu, tak jak tutaj zaczęliśmy od ściegu zwanego na okrętkę, tak samo tutaj wykonamy ścieg na okrętkę. Dwukrotnie.
Następnie ja to używam do tego końcówki nożyczek. Przekładamy ucho na prawą stronę. Rozprostowujemy ściek, tak by nasze uszko się ładnie układało. I tutaj na brzegu zrobimy fastrygę po to, żeby ucho zmarszczyć. To jest prosta fastryga, która służy do tego, żeby można było zmarszczyć materiał. I jak widzicie, zmarszczyliśmy ucho i ucho się tak zaczęło ładniej układać. Kilkakrotnie zszyjemy ze sobą końcówkę ucha, żeby utrzymać nasze zmarszczenie. Odcinamy nitkę i nasze ucho jedno gotowe. I teraz powtórzymy to samo i zrobimy drugie ucho. Nasze uszy gotowe. Można teraz przyłożyć uszy do naszego misia i zdecydować, w którym miejscu będziemy je przyszywać. Czy będzie to miejsce, czy będzie to miejsce, a może uszy bardziej postawione i w tym miejscu. Gdy uszy mamy już gotowe, zaczynamy zszywać tułów naszego misia. Przygotowujemy sobie materiał drugą stronę naszego misia, czyli tył. I docinamy go sobie mniej więcej do tego do naszej przedniej części misia. I teraz rozpoczynamy zszywanie tych elementów, ale musimy pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. W tym miejscu pozostawimy otwór do tego, który posłuży nam do przełożenia misia na prawą stronę i wypchania go wkładem do poduszek, ale już na tym etapie warto jest pamiętać o tym, by uszy, które sobie zaprojektowaliśmy, miejsce, w którym chcemy ułożyć uszy, włożyć do środka naszego misia. Przypnę sobie ucho szpilką i to samo zrobię z drugim uchem. I rozpoczynam szycie misia od tego momentu dookoła i kończę w tym miejscu. Tu około 2 cm zostawiam otwór, który posłuży mi do przełożenia misia na prawą stronę. Ważne jest, by pamiętać o tym, że aby nóżki się tutaj ładnie na okrągło układały, warto zadbać o to, by ten ściek, ta nasza stebnówka, którą będziemy zszywać misia, była w tym miejscu dosyć gęsta. Wtedy mamy pewność, że nóżki się ładnie zaokrąglą. Przygotowałam sobie igłę z nitką, na końcu zakończoną supełkiem. Będę szyć pojedynczą nitką i rozpoczynam szycie. Oczywiście zachowujemy tutaj ten margines, który sobie wcześniej wycięliśmy. I po kolei, powoli, w swoim tempie zszywamy tułów naszego misia. Miś zszyty. Przypominam, odtąd dookoła, tu uszy były wsadzane do środka, dookoła i tutaj, tu pozostawiłam otwór. I teraz docinam misia do naszej przedniej części misia. Miś docięty, tak wygląda. I teraz, wykorzystując otwór, przełożę go na prawą stronę. Powolutku, tak by nie rozpruć misia. Delikatnie. Przekładamy misia na prawą stronę. I teraz warto włożyć paluszek do misia do środka i rozprostować szwy, czyli przejechać paluszkiem po środku materiału. Jak widać, uszy wyszły. Sprawdzamy, czy uszy się trzymają. I
rozprostowujemy szwy na nóżkach. Kolejnym etapem jest wypełnienie misia wkładem do poduszek. Możemy użyć również waty, możemy użyć ścinków materiałów, coś, co jest miękkie i miłe. Wykorzystujemy otwór i wypełniamy misie. W pierwszej kolejności wypełniam nóżki, dlatego że to są małe elementy i to potem trudno jest mi się tutaj dostać do tych fragmentów. Więc w pierwszej kolejności wypełniamy nóżki. Gdy nóżki są już wypchane, wypełniamy pozostałą część misia. Gdy czujemy, że nasz miś już jest pełen, rozprostowujemy nasze wypełnienie, tak by się ładnie, równo rozłożyło po misiu. Kolejnym etapem będzie zaszycie otworu. Przygotowujemy sobie igłę z nitką i zakończamy ją supełkiem. I zaczynamy zszywać otwór naszego misia. Zaczynamy zszywać ściegiem krytym lub inaczej zwanym również drabinkowym, czyli wbijamy się igłą od środka. Następnie będziemy naprzemiennie łapać tkaninę raz z jednej, raz z drugiej strony, tak by powoli zacząć zaszywać nasz otwór. Raz z jednej, raz z drugiej, raz z jednej, raz z drugiej. Gdy przeszyjemy około centymetra, chowam materiał do środka i zaciągam. W ten sposób chowa mi się brzeg tkaniny do środka do misia. By mieć pewność, będę zszywać dwukrotnie. Nie musimy się tutaj w tym miejscu w żaden sposób stresować, bo będzie to również miejsce, w którym będziemy przyszywać łapki. Więc jeżeli coś nam wyjdzie krzywo czy nierówno, to nie będzie to tak widoczne. Przytrzymuję i zaciągam. Otwór już prawie zaszyty, ale by mieć pewność, żeby nam nie wyszło nasze wypełnienie, przeszyję ten fragment jeszcze raz. I otwór mamy zaszyty. Wbijam się z nitką i igłą. Wychodzę kawałeczek dalej. Jeszcze raz. Obcinam. Wyrównuję moje wypełnienie. I miś prawie gotowy. Teraz czas, by zaprojektować misiową buzię. Ponownie biorę do rąk długopis zmywalny i rysuję sobie buzię, która pasuje do hasła, które wymyśliłam i wyhaftowałam na swoim misiu. Oko. Najpierw zaczynam od zaprojektowanego miejsca, w którym pojawią się oczy. To będą moje oczy. I skoro ja wybrałam hasło śmiej się głośno, mój miś będzie się uśmiechał. By był jeszcze zabawniejszy, postanowiłam zrobić mu nosek. I niech to będzie coś takiego. I to jest mój projekt buzi, którą teraz wyhaftuję.
Przygotowałam sobie czarną linę, dwie nitki i rozpocznę od wyszywania buzi. Buzia już wyhaftowana i teraz będę wyszywać oczy. Przygotowałam sobie czarną linę również, ale może być to równie dobrze czarna nitka. I tak zwanym ścigiem na okrętkę, czyli kilkakrotnie w tym samym miejscu zszywam kilkakrotnie w tym samym miejscu przeszywam materiał. W zależności od tego, czy chcesz, żeby twoje oko było widoczne, duże i znaczące, to powtarzamy tą czynność kilkanaście razy. Myślę, że moje jedno oko już jest gotowe i by zająć się drugim okiem, po prostu się wbijam w materiał i przebijam się do mojego drugiego oka. Hop. I teraz wyszywam drugie oko. Warto sprawdzić, czy oczy są mniej więcej tej samej wielkości. Jeżeli ja uważam, że to oko jest jeszcze troszeczkę mniejsze niż to drugie, to jeszcze trochę kilka razy przeszyję. Myślę, że jest już teraz w porządku. I by zakończyć, wbijam się i wybijam się gdzieś w innym miejscu. Obcinam nitkę i mój miś już jest prawie gotowy, ale brakuje mu jeszcze rączek. Zatem zajmiemy się teraz szyciem rączek. Wycinamy z naszego wykroju łapkę i przygotowujemy sobie materiał. Składamy prawą stroną do siebie i od razu jednocześnie wytniemy cztery elementy, tak żeby uszyć parę łapek. Czyli składamy ze sobą cztery materiały i jednocześnie wytniemy obie łapki. Przykładamy i wycinamy, dodając po każdej stronie tak zwany margines na szew, czyli po kilka milimetrów z każdej strony. By sobie to ułatwić, oczywiście możemy najpierw odrysować wykrój łapki i wyciąć. Docinamy, by ładnie zaokrąglić łapkę. Mniej więcej w ten sposób należy wyciąć ze sobą cztery elementy, tak, by z tych czterech elementów uszyć dwie łapki. I rozpoczynamy szycie łapki naszym ściegiem stybnówką odtąd dookoła dotąd. Tutaj pozostawiamy mały otwór do tego, by przełożyć łapkę na prawą stronę. Nasza łapka już jest zszyta. Jeszcze raz pokażę. Zszywamy od tego elementu dookoła, aż dotąd. Tu pozostawiamy otwór. I teraz ten otwór właśnie posłuży nam, jeżeli nam nitka zostaje, to możemy ją zostawić. Otwór posłuży nam do tego, żeby przełożyć łapkę na drugą stronę. Robimy to bardzo delikatnie. Rozprostowujemy szwy, tak żeby łapka się ładnie ułożyła i zaokrągliła na końcu. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. I teraz, wykorzystując nasze wypełnienie, wkładamy je do środka. Jeżeli łapkę już wypełniliśmy naszym wypełnieniem,
wykorzystujemy nitkę, która nam pozostała i będziemy zaszywać otwór. Wychodzimy na prawą stronę i podobnie jak zaszywaliśmy misia, raz po jednej, raz po drugiej stronie, będziemy zahaczać materiał i zaszywać otwór. Raz z jednej, raz z drugiej, raz z jednej, raz z drugiej. Wkładamy brzeg materiału do środka, przytrzymujemy rączką, ściągamy materiał, ściągamy nitkę i chowamy brzeg do środka. Raz z jednej, raz z drugiej. Chowamy igłą nasze brzegi materiału do środka i zaciągamy nitkę. Wyrównujemy nasze wypełnienie. I teraz powtórzymy tą naszą czynność jeszcze raz, tak by mieć pewność, że nasza łapka się będzie dobrze trzymała i będzie dobrze zaszyta, oraz by zrównać pewne nierówności, które się pojawiają zawsze. I raz naprzemiennie, raz chwytam materiał z jednej strony, chwytam materiał z drugiej strony i tak, takim ściegiem drabinkowym zaszywamy nasz otwór. I gdy już skończyliśmy zszywać otwór, wbijamy się igłą na drugą stronę, wracamy i obcinamy nitkę. W ten sposób musimy przygotować dwie łapki. I tak już prawie kończymy szyć naszego misia. Mamy łapki, mamy misia. Możemy również wykorzystać guziczki, którymi przymocujemy łapki, ale nie jest to obowiązkowe, ale jest na pewno bezpiecznie. Jeżeli guziczki są, mamy pewność, że łapki się nie urwą. Przygotowujemy sobie teraz igłę z nitką. Przyszywamy teraz łapki do naszego misia. Fajnie jest, gdy posiadacie długą igłę, ale jeżeli to jest niemożliwe, można zrobić tą samą czynność zwykłą igłą, będzie to troszeczkę trudniejsze. Na igłę nawlekamy dosyć długą nitkę, podwójną w tym przypadku, którą zawiązujemy na końcu supełkiem i rozpoczynamy przyszywanie łapek. Od wewnętrznej strony zaciągamy kawałek materiału i wykorzystując ten nasz supełek, wkładamy igłę i zaciągamy. O, zaciągamy kawałek materiału. Przebijamy się na drugą stronę i wracamy. Przykładamy sobie tutaj do naszego szwu bocznego i uwaga teraz, przebijamy się przez misia na drugą stronę. Staramy się, by ta nasza igła wyszła mniej więcej po tej samej stronie w równym odległości. Ciągniemy, ciągniemy. I przyszywamy drugą łapkę. Wybijamy się w tym miejscu. Wyciągamy, na drugą stronę przechodzimy. I teraz to jest ten moment, w którym warto sprawdzić, czy obie łapki są mniej więcej na tej samej wysokości. Jeżeli są, to przyszywamy dalej. Wbijamy się i przebijamy się na drugą stronę do naszej łapki. Warto by trafić mniej więcej w ten sam punkt, z którego wcześniej wyszliśmy. I gdy nasze łapki mniej więcej się już lekko trzymają naszego misia,
możemy tą samą czynność wykonać, przyszywając guziki. Jeżeli nie masz guzika, po prostu powtarzasz tą czynność kilkakrotnie. Do dzieła. Stwórz wyjątkowego misia. Miś, wyraź się dziś.